Piękna letnia pogoda za oknem. Wspaniała, można by rzec. W taką pogodę też by się chciało jeść coś lżejszego. I nie mówię to o warzywach, bo ja jako wielki zwolennik, może nawet nałogowiec mięsa, zawsze coś tam mięsnego bym chciał. Ale w taką pogodę chciałoby się, żeby to było coś mimo wszystko lżejszego. Więc wędlina parzona. Jak wędlina parzona, to szynkowar. Fajnie byłoby jeszcze, gdyby jej charakter był taki orzeźwiający, tak to nazwijmy, ale może nie do końca to mam na myśli. To pomyślałem sobie, że ja zrobię mielonkę szynkowara z dodatkiem takich fajnych, malutkich korniszonków. Już sam ich dodatek spowoduje to, że ta mieloneczka będzie taka bardziej ostra, bardziej taka świeża. Ale dodatkowo te są jeszcze robione razem z dodatkiem chili, więc oprócz tej swojej świeżości mają też taki bardzo fajny pazurek. Fajnie jak macie domowe, ale jak nie macie, nie ma żadnego problemu, żeby coś takiego kupić w handlu. Także polecam. To ma być główny smak tej wędliny. Więc przyprawy. Ja mam tutaj sól zwykłą, sól peklującą. Możecie dać samą peklującą bądź samą zwykłą. Wybór należy do Was. Ja tutaj dałem jej 16 gramów. Do tego łyżeczka pieprzu. Pół łyżeczki ostrej papryki po to, żeby jeszcze tą ostrość troszeczkę podkręcić w całości w mięsku. I 1/3 cukru. Taka delikatna nutka słodyczy dodana do mięsa w kontrze do ostrości zawsze fajnie pasuje. Pomijając fakt, że ma też jeszcze inne dobre oddziaływanie na mięsko. Z mielem w całości, co z mielem? Łopatkę z mielem. Kilogram łopatki. W całości z mielem na oczku 8. Można drobniej, grubiej, raczej niekoniecznie. Nie do tego celu w każdym razie. Następnie wymieszam z przyprawami. Zacznę to ubijać w szynkowarze warstwami. Jak będę miał pierwszą taką warstwę na długość ogóreczka, to te ogóreczki będę wtykał. Myślę, że zrobię 4. Potem dołożę trochę mięska i zrobię kolejne 4, ale przesunę je, tak żeby nie był jeden na drugim, a wchodziły tak obok siebie. I w ten sposób myślę, że 3 warstewki może mi się uda, może tylko 2, zobaczymy. W każdym bądź razie postaram się tych ogóreczków trochę do środka nawtykać. Fajnie jak są małe. Im mniejsze, tym lepsze. Myślę, że dość gadania. Robimy. Jeszcze tylko jedna uwaga, bo potem się spotkamy już przy degustacji, że jak już napełnię szynkowar, to zostawię go na 1-2 godziny. Potem będzie parzenie. Pewnie jak znam życie, będę parzył więcej niż jeden szynkowar, bo albo tego zrobię więcej, albo coś innego przy okazji. Jak już warnik będę nastawiał, bo jak zwykle na leniucha, jak już postawię warnik, to coś tam się do środka zawsze więcej włoży. A co się będzie ciepło marnować? Zwłaszcza, że dzisiaj ciepło jest cenne. Działam.
Parzenie. Woda o temperaturze 80-85 stopni Celsjusza. Czas parzenia 2 godziny. Zdejmuję pokrywę i sprężyny, żeby mięso trochę wchłonęło otaczającej wilgoci. Studzę w zimnej wodzie, a potem co najmniej 8 godzin w lodówce. Wspaniale pachnie, ale to jest kwestia mięsa i przypraw. Wygląda, trzeba przyznać, że ekscytująco. Te zielone wtrącenia ogóreczków. Super smakuje. Mielonka smaczna, ale ten smak, chrupkość i kontrast, jaki dają ogóreczki, no rewelacja. Pyszna rzecz. Oj, powiem, że nawet pazurek jest lekki. Nie wiem, czy to z ogóreczków, które same w sobie były pikantne, czy też ta niewielka ilość papryki, którą do mięsa też dodałem. Spróbuję. Mięsko też jest pikantne. Delikatnie, ale... więcej tej ostrości z ogóreczków, które właśnie były z papryczką, czyli wykonane. One są bardziej pikantne. Świetnie. Naprawdę świetnie. Bardzo fajne. Zdecydowanie wędlinka do wykonania. Nie po raz jedyny, tylko do wielokrotnego powtarzania. Ładnie wygląda. Smaczna z chrupiącymi ogóreczkami, co jest bardzo ważne, bo to świetnie kontrastuje i w smaku, i w wyglądzie, i w przyjemności jedzenia. Dokroję sobie zaraz jakieś kromeczki domowego chlebka, zrobię z tego kanapki, co prawda już nie śniadaniowe, bo trochę później. Od rana walczyłem ze sterylizatorem, który to obok stoi i stygnie, na razie jeszcze jest pełny. Ciśnienie już mu spadło, ale tam ciągle jeszcze jest powyżej 90 stopni, więc trochę będzie stygł, zanim go otworzę i puszeczki, które są w środku, wyjmę. Ale temat zawartości tego sterylizatora to jest zupełnie inna opowieść. Jest to eksperyment, z którego być może coś wyjdzie i jak wyjdzie, to wam o tym opowiem. Jak nie wyjdzie, to przemilczę. Będę eksperymentował do czasu, aż wyjdzie, bo o to właśnie chodzi, żeby znaleźć prosty sposób na zrobienie czegoś dobrego. I to jest przykład. Bardzo prosto. Tylko zmienić, tylko dodać ogóreczki, przyprawić jakoś tak, żeby pasowało do charakteru. Nie ma specjalnie żadnego znaczenia, byle tylko się fajnie kontrastowało z tymi ogóreczkami, żeby nie próbowało tych ogórków zdominować. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie łapkę w górę, dajcie też znać w komentarzach, jak wam się przepis podoba, co byście w nim zmienili.
ewentualnie jakie inne dodatki można do środka dodać. Ja już kilka pomysłów mam i to w realizacji nawet. Do zobaczenia, smacznego Wam życzę, hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!